pierwsze wrażenie było takie, że ta scena, która tam jest, trochę nas onieśmiela. Jest to ogrom i w ogóle ogrom pracy całego sztabu ludzi, którzy jakby uczestniczą w tym przedsięwzięciu. I to jest trochę takie, że człowiek się czuje taką małą myszką, a za chwilę musi wyjść i zaprezentować się z jak najlepszej strony. I to trochę przerasta. Tak, bo jesteśmy na co dzień zamknięci tutaj w małej sali i sobie tam tuptamy, dreptamy, ćwiczymy, coś tam wychodzi, okej, niby jest, ale wchodzimy na tą mega zaawansowaną technologicznie z rozszerzoną rzeczywistością, jakimiś hologramami scenę, plus tancerze, rekwizyty i nagle... Co jest? I to tylko z pamięci. Jak człowiek ma dobrze układ w głowie, to jest w stanie to zadańczyć, ale pod takim wpływem stresu, to ja nie wiem, jak tak tylko lśnięty układ, to chyba nie pójdzie, nie wiem. A jest one to tape, czyli raz i musi być dobrze. Idziemy jak na żywo, więc jest stres i w zasadzie jesteśmy później tak nabici emocjami, bo nagrywamy kilkanaście godzin w ciągu dnia, a na następny dzień już z powrotem rano na trening. Jesteśmy przedostatni. Chcielibyśmy, żeby tak było, że następnego dnia idziemy na trening, że nie odpadniemy, bo tak naprawdę to też ten program to jest tak, że my się świetnie bawimy, ale też spełniamy swoje marzenia. Ja kiedyś jak byłam mała, to marzyłam o tym, żeby występować w teledyskach i jakby nie chciałabym, żeby ta przygoda nasza się tak szybko skończyła. Z drugiej nie strony skończy jest się, ponieważ Marcelina ma taką solówę, że jak zobaczycie, to wszystkie kobiety po prostu będą chciały tak tańczyć, a faceci będą się ślinić przed ekranami. Tak, warsztaty będę robić. Marcelina później będzie jeździć, tak, dogada się tam z Chodakowską i będą jeździć po Polsce. Ta Ewa będzie ćwiczyć, ty będziesz tańczyć i po prostu będzie duet. Nie, ale też rzeczywiście a ja tam będę sprzątał po imprezie.